Przygotujcie drogę Pana. Myśl przewodnia całego Adwentu, nade wszystko tego czasu rekolekcji. Co zrobić, żeby Boże Narodzenie Bożym było? Ileż to razy się zdarzało, że na Boże Narodzenie spotkanie rodzinne kończy się w atmosferze skandalu. Ci, którzy się najwięcej napracowali, najbardziej go nie znoszą. Umordowani po uszy. Niedocenieni. Ludzie na siebie warczą. Spotykają się nie wiadomo po co. Święta, święta i po świętach. I nic się w nas nie zmienia. Bo żeśmy przygotowali nie to, co trzeba. Nie tę drogę żeśmy wyprostowali. Nie tę ścieżkę. Bo oczywiście dobrze jest umyć okna, chociaż wiadomo, że następnego dnia będzie padało. I dobrze jest odkurzyć, posprzątać dom. Chociaż za chwilę pewnie i tak, jak tylko goście wyjdą, to się okaże, że jest tak, jak było przed sprzątaniem. Dobrze jest położyć na stole obrus, choć pewnie będzie za chwilę zaplamiony barszczem. Dobrze jest nagotować potraw świątecznych, smacznych, jakoś niezwykłych. To wszystko jest ważne. Ale jeśli na skutek tych wszystkich przygotowań zabraknie miejsca, czasu, żeby zaprosić Boga do stołu w Jego własne urodziny, to wszystko jest psu na budę. I myślę, że mamy tego świadomość, że święta Bożego Narodzenia bez Boga są puste. I takich świąt nie chcemy, bo nic nam nie dają. Ale co zrobić, żeby to było Boże Narodzenie? Kiedy zaczynaliśmy rekolekcję w czwartek, mówiłem o tym, że Bóg przewidział dla nas specjalne zadanie. Wybrał nas, nie innych. Nas wybrał, abyśmy byli Jego znakiem, żebyśmy byli pośród tego pogubionego świata święci i nieskalani. I obdarzył nas łaską, że to może się dokonać. Dał nam ten dar. Dał nam chrzest. Dał nam świadków wiary, abyśmy się od nich uczyli. Dał nam sakrament pojednania, abyśmy mogli wstać, gdy upadniemy. Dał nam czas. Co żeśmy zrobili z naszym chrztem? Co żeśmy zrobili z zaproszeniem, któreśmy otrzymali? Ano bardzo często, i mówiliśmy sobie o tym w piątek, w tę przecudną uroczystość niepokalanego poczęcia, otrzymane dary jakże często żeśmy zmarnowali, wyrzucili gdzieś na bok. Odepchnęliśmy tego, który nas ukochał, który z miłości nas stworzył i do miłości nas stworzył. Odepchnęliśmy go, żeby pójść własną drogą. A on się nie zgorszył, on się nie obraził, nie cofnął. Tylko dał nam nową nadzieję, żeby grzech nie był ostatnim słowem w historii stworzenia. Przygotował drogę
zbawienia, które być może trzeba nam podejmować wciąż na nowo, choćby i codziennie. Codziennie na nowo odkrywając drogi Bożej miłości, codziennie na nowo odkrywając Jego dary, walcząc z rdzą na zawiasach drzwi naszych serc, trzeba nam wciąż na nowo próbować je otworzyć, aby mógł wejść. Jemu na nas zależy, na Tobie Mu zależy. Kiedy wybiera Cię, to dlatego, że Cię kocha, naprawdę Cię kocha. To nie jest pusta deklaracja. Gotów był umrzeć i umarł za Ciebie, za mnie. Ale wybiera nas na swoich świadków, na swoich przyjaciół i uczniów. Nie tylko ze względu na nas. Wybiera nas jako swoich, także ze względu na tych, którzy tak mocno się okopali w swoich domach, w swoich grajdołkach, w swoich ciemnościach, że nie pozwolą mu wejść. Bo wiecie, Chrystus zmartwychwstały przychodzi pomimo drzwi zamkniętych, ale tylko wtedy, kiedy one są zamknięte nie przed Nim. Apostołowie w wieczerniku bali się tych, którzy Jezusa zabili, a za Jezusem tęsknili. Więc Jezus nie miał problemu, żeby do nich przyjść. Dramatem dzisiejszego świata jest to, że za Chrystusem już mało kto tęskni. I do tych owiec zagubionych, o których mówiliśmy sobie wczoraj, Jezus chce posłać Ciebie i mnie. Paradoksalnie, myślę, nawet częściej Ciebie niż mnie. Bo wielu jest takich, którzy jak zobaczą koloratkę czy sutannę, to gotowi są wziąć kij bezbólowy i przywalić. A przynajmniej upewnić się, że drzwi są dobrze zareglowane. To jest jakoś znamienne, że kiedy księża idą po kolędzie, to oprócz drzwi, które są zamknięte, bo nikt tam nie mieszka, to napotykają drzwi zamknięte i dobrze zareglowane, żeby przypadkiem księdza nie wpuścić. Są co prawda też i takie drzwi, które się otworzą, by odsłonić równie dobrze zareglowane serca. Ale tak naprawdę mało jest tych drzwi, które przyjmą zwiastunów dobrej nowiny, którzy będą chcieli się razem modlić, o Bogu porozmawiać, jakoś wzajemnie sobie dać świadectwo o wierze. Do tych wszystkich, którzy są zaryglowani, okopani, gdzieś pochowani w ciemnościach serc, wielu, my nie mamy jak dojść, moi drodzy. Ale to są ludzie, których wy spotykacie w pracy. Spotykacie w sklepie. W autobusie. Czasem na klatce schodowej. Na ulicy. To są ludzie, którzy być może nawet nie bardzo wiedzą, że wy jesteście chrześcijanami. Więc się nie bronią. Mogą się nie zdążyć obronić, gdy dacie im świadectwo, gdy im powiecie: słuchaj, Bóg Cię kocha. Kiedyś byłem świadkiem takiej przeciwnej historii, że do pewnego człowieka
przychodził jego kolega z dawnych szkolnych lat. Bo mówił, słuchaj, jak z tobą pogadam, to się taki spokojniejszy robi. Miał bardzo stresującą pracę. I sobie z tym totalnie nie radził. Nie miał jak się i przed kim wygadać. Nie miał gdzie zrzucić tego całego napięcia. Ale jak rozmawiał ze swoim szkolnym kolegą, to jakoś odpuszczało. Problem był w tym, że ten ów kolega dosyć szybko zaczynał mówić o Panu Bogu. Łagodnie, nie na zasadzie jakiejś takiej natarczywej, nazwijmy to, nachalnej propagandy religijnej. Nie, po prostu mówił o tym, jak sam odkrywa w swoim życiu, że Bóg go kocha, jak go prowadzi, jak wspomaga go w różnych trudnościach. No i ten podenerwowany, jeszcze bardziej się wtedy denerwował, mówi, co ty mi znowu o Panu Bogu, co ty mi znowu o Panu Bogu? A on mówi, słuchaj, zobacz, chodzisz napięty jak sprężyna, przychodzisz nabuzowany jak granat, który za chwilę wybuchnie. Przychodzisz do mnie, bo mówisz, że tutaj odnajdujesz spokój. A ja ci mówię, skąd ten spokój mam. Czyż nie byłoby ci prościej, gdybyś i ty zaprosił Pana Boga do swojego życia? Ty znowu o Panu Bogu! No bo to jest źródło życia. Ostatecznie nie wiem, jak się ta historia dalej potoczyła. Czy ów podenerwowany pozwolił Panu Bogu działać w swoim sercu, czy nie. Ale wierzę głęboko, że ziarno zasiane w którymś momencie zakiełkuje i że owca zagubiona nauczy się głosu Pana i do Niego przyjdzie. Chrystus posyła ciebie i mnie do ludzi, którzy Go nie znają i do których On nie ma jak dotrzeć, bo Mu na to nie pozwolą. Więc chce okrężną drogą przez swoich świadków, przez ciebie i przeze mnie. I możesz się zastanawiać, no ale co ja im powiem? Co ja mogę zrobić, mały żuczek? Nie bój się, za tobą idzie mocniejszy od ciebie. Co miał Jan Chrzciciel? Płaszcz z wielbłądziej wełny. No dzisiaj to jest dosyć kosztowny produkt. Wtedy to była dosyć trwała, ale prosta tkanina. Miał pas skórzany. Miód leśny to rarytas, no ale szarańcza to może rarytas już nie jest. Chociaż podobno pożywny. I żadnych nadzwyczajności nie głosił. Mówił tylko, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Nawracajcie się, porzućcie to, co złe. Gniew, nienawiść, złość, chciwość, kradzieże, kłamstwo, wymuszenia. Przyjmijcie Boga. Nic nadzwyczajnego. Czemu to robił? Bo wiedział, że idzie za nim mocniejszy od niego. I pozwolił, żeby ten mocniejszy przez niego mówił. Wiecie, w dzisiejszych czasach, kiedy ludzie tak bardzo chcą zabłysnąć, tak chcą być wspaniali, podziwiani, że odcisnęli swoje, jakby swoją pieczęć na historii świata. Ktoś, kto idzie inaczej, komu nie zależy na tym, żeby być wielkim, kto pozwala, żeby wielkim był Bóg w jego życiu. Ktoś taki wygląda na dziwaka. A przecież historia dowodzi, że racja po stronie Boga jest. Pytanie jest, czy ja Panu Bogu zawierzę na tyle, żeby Mu pozwolić się poprowadzić. To znaczy, żeby On był moim przewodnikiem. Czy Mu zaufam na tyle? Możesz mieć ten problem, że modlisz się i nie masz żadnej gwarancji, że On cię słucha. To nic nadzwyczajnego. Wielu ludzi tak miało. I święta Teresa Wielka, i święta Teresa z Kalkuty,
i wielu, wielu innych. Pamiętam, że czytałem kiedyś, że pewnego takiego bardzo świątobliwego mnicha zapytali, czy ty nie masz tak poczucia, że modlisz się do ściany? A ten mówi, nieustannie, ale mu ufam. Umarł za mnie na krzyżu. Idzie za mną mocniejszy ode mnie. Ja mam być tylko jego głosem, ale on jest słowem, które przemienia serce. Ja mam ręce, ale to jego dzieła mają się dokonać. Ja mam nogi, ale to jego ścieżką mam pójść. Moje siły mają być zaangażowane. Ja mam siać, ale to on da wzrost i on przyniesie owoc. On ma rosnąć, a ja mam się umniejszać. I to dobrze. I tak, tak będzie dobrze. On wybierze czas i sposób i miejsce, kiedy rzeczy się dopełnią. I to znowu jest dla nas, dzieci XXI wieku, takie trudne. My chcemy, żeby efekty były teraz, już, natychmiast. On mówi, nie, spokojnie. Jak przyjdzie pora. A kiedy? Jak przyjdzie. To jest ten sam dialog, który anioł miał z Maryją. Ona się go pyta, a jak to będzie? Anioł jej mówi, a Duch Święty cię osłoni i Pan Bóg się tym zajmie. Cały czas pytanie Boga, jego prośba, zaufaj mi dziecko, ja wiem co robię. I całe to przygotowanie adwentowe, które dzisiaj, jeśli chodzi o rekolekcję, kończymy, a przecież adwent jeszcze tydzień przed nami. Ono służy temu, żebyśmy my się chociaż trochę nauczyli Panu Bogu ufać, żebyśmy pozwolili Mu do nas mówić, żebyśmy pozwolili Mu w nas działać i przez nas działać, bo nas posyła do tych, co są daleko. On sam dokona dzieł wielkich. Pozwólmy Mu, a Boże Narodzenie rzeczywiście będzie Boże. I doświadczymy cudów Jego miłości i blasku Jego chwały i dar, o którym mówią aniołowie przy narodzinach Jezusa, że pokój ludziom dobrej woli będzie naszym udziałem. Amen.